Pewien sławny streamer zapowiedział ogromną nową mapę, a także jeden z nowych eventów, a w grze pojawiły się przecieki czy też spekulacje dotyczące Krakena. Hej wszystkim z tej strony Jaju i w dzisiejszym materiale omówimy sobie wszystkie zmiany, o których rzekomo wspomnieli twórcy. A zanim przejdziemy do meritum, to nie zapomnijcie o zostawieniu suba i łapki w górę. Nasz kanał ostatnio ma się niezbyt dobrze, a to wszystko za sprawą beznadziejnego algorytmu YouTube'a, a więc prosiłbym was o to, abyście obejrzeli cały ten materiał do końca. Możecie go równie dobrze wyciszyć. Ważnym jest, aby leciał w tle, a w podzięce za to gdzieś na filmie umieściłem kod na 20 zł Paysafe Card, aby się wam jakoś odwdzięczyć za ewentualną pomoc. Jest on skryty, bardzo dobrze pojawia się dosłownie na chwilkę, więc bądźcie czujni i wytężcie wzrok. To pierwszy, ten lepszy. Nie zapomnijcie również o programie, wesprzyj twórcę i kodzie jajuty w sklepie. Tylko dzięki temu jestem w stanie rozdawać wam cokolwiek, a więc jeżeli doceniacie moją twórczość i chcecie brać udział w licznych konkursach, to wpiszcie kod jajuty w sklepie. Zakupy właśnie z nim zrobiła chociażby ta piątka wspaniałych osób, za co bardzo im dziękuję, jak i również wszystkim wspierającym, a teraz bez dalszego przedłużania zaczynajmy. Obie kolejne informacje, które przedstawię wam dzisiaj, są najprawdopodobniej bezpośrednio ze sobą powiązane. Ninja na jednym z ostatnich streamów powiedział, że już 16 marca będzie podróżował do Nowego Jorku i z tej okazji rozegra grę na specjalnej, nowej mapie, która zostanie lub już została stworzona przez samych twórców. Wszystko to ze sprawą premiery skina ikoniki, kampanii reklamowej powiązanej właśnie z tą skórką. Być może z samej zapowiedzi wynika, że twórcy stworzą coś na trybie kreatywnym i udostępnią to wpierw Ninji, a później być może reszcie graczy. Fajny scenariusz, ale według mnie nie brzmi tak blisko jak dodanie nowych modeli czy stworzenie kompletnie nowej mapy. Jeden z najsławniejszych streamerów stwierdził, że zagra na mapie stworzonej przez twórców, a więc w sumie to nie wiemy, czy będzie to coś z trybu kreatywnego, czy być może Epic Games pobawił się trochę modelami i stworzy całkowicie nową mapę. Słowa Ninji są bardzo niejasne, ale swoje zadanie spełniły, zasiały ziarno niepewności i przy okazji wzbudziły falę hype'u. Nasuwa się także kolejne pytanie, dla kogo będzie przeznaczona ów mapa? Czy tylko dla posiadaczy skina ikonik, czy być może też dla zwykłych graczy? Ów informacja póki co nie jest dostępna dla śmiertelników, ale nadal pozostaje nam możliwość spekulowania na dowolny temacik. Sensownym tropem może być działalność jednego z moderatorów Fortnite'owego Discorda, a mowa tutaj o Dasherze. Jakiś czas temu było można go nakryć na spędzaniu czasu na specjalnej, testowej wersji Fortnite, dostępnej tylko i wyłącznie dla administracji czy kreatorów Epic Games. Pracował on nad specjalnym krakenowym trybem, a wiemy to chociażby po tej linijce. Póki co z tego wszystkiego możemy wywnioskować, że Ninja rozegra jako pierwszy mecz właśnie w tym limitowanym czasowo trybie, który to będzie później dostępny dla wszystkich graczy. Teorie za wcześniej wspomnianą bestią pojawiły się na początku sezonu 7 przy okazji odkrycia przez graczy zawartości karnetu bojowego, gdzie to mogliśmy znaleźć sztandar ośmiornicy, który teraz to wisi na banderze piratów, którzy przybili na naszą wyspę wraz z rozpoczęciem się sezonu 8. W samym zwiastunie sezonu 8 mogliśmy dostrzec piracką mapę w całej to okazałości i to właśnie na niej mogliśmy dostrzec morskie zagrożenia, a jedno z nich rzuca się szczególnie w oczy i mowa tutaj o Krakenie alias ogromnej kałamarnicy, która to znajduje się gdzieś blisko północno-wschodniej części mapy, przynajmniej na to wskazywałyby wszystkie dotychczasowe wskazówki. Być może czeka nas całkowicie nowa fabuła, w której to wspólnym wrogiem stanie się ogromny kalmar. Gdyby tylko twórcy w końcu wypuścili jakiś specjalny tryb, w którym to przynajmniej 20 graczy musiałaby ze sobą kooperować, aby odpędzić zło, no to musiałbym przyznać, że twórcy by mnie mocno zaskoczyli. Społeczność, która o wiele bardziej interesuje się fabułą aniżeli samym gameplayem, jest na tym właściwie cały czas skupiona i to właśnie na tym nam zależy. Dotychczasowe próby stworzenia trybu PvE legły w gruzach. Ja sam Lodowego Legionu czy Mrocznej Armii nie wspominam dobrze. Co prawda byli oni uzasadnieni fabularnie, ale myślę, że mechanika tamtych przeciwników była na tyle beznadziejna, że po prostu ten plan należałoby wyrzucić do kosza. Nie zapominajmy o plikach 7 sezonu, które mówią o tym, że na mapie ma się znaleźć jakaś sroga ilość płomieni. Co prawda pojawił się wulkan, a północno-wschodnia część mapy zamieniła się w typowe tropiki, ale jak dla mnie to nie oznacza to wcale końca. Od startu sezonu wokół wulkanu możemy zauważyć
nasilającą się mgłę, która to według mnie oznacza, że wkrótce nie będzie co zbierać po reszcie mapy. Ogromny wybuch pochodzący z wnętrza twierdzy Ognistego Króla mógłby być nawet zabawny, ponieważ w takim wypadku mógłby on stracić dotychczasowe królestwo, a Lodowy ponownie nie musiałby obawiać się o swoją pozycję. Ciekawi mnie także, co znajduje się w tajemniczym skarbie ukrytym gdzieś w tamtych terenach, o który bić się będą piraci, Lodowy Legion i wyszkolone smoki zawiei. Według mnie wybuch wulkanu jest czymś niemalże pewnym, ponieważ raczej po to został on stworzony, a walka z Krakenem może być równie ciekawa, co przyglądanie się jakiemukolwiek lifetime eventowi. Póki co fabuła zatrzymała się w miejscu, a więc te wydarzenia mogłyby ją rozruszać. Co powiecie na to, że Epic Games stworzyłoby specjalny globalny tryb, w którym to w zależności od wyniku mapa mogłaby się zmienić, na przykład w przypadku porażki z Krakenem w większości gier jakaś północna część mapy zostałaby zdewastowana, a w przypadku wygranej, do mapy na przykład przybyliby piraci z resztą swojej załogi. Podzielcie się swoimi pomysłami w komentarzach, jak i również nie zapomnijcie o kodzie JAJŁYTY w sklepie. Strzelcie suba z dzwoneczkiem, a także łapkę w górę, aby niczego nie przegapić, a ja dziękuję wam za oglądanie, życzę wam miłego dnia, trzymajcie się i cześć!